A oto nietypowy znak drogowy. No chyba nigdzie takich nie spotkamy. Ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę z powodu zwierząt przechodzących przez drogę. Także tutaj są jakieś pozostałości po zwalniaczach, ale ogólnie nikt tutaj szybciej nie jeździ, bo tych zwierząt tutaj troszkę jest. Poruszamy się dalej w kierunku Playa del Carmen. Po prawej stronie mamy jakieś, widać, połamane gałęzie. Mamy informację, że niedawno tutaj przechodził huragan, stąd też te połamane gałęzie. Ale należy też zwrócić uwagę, nie wiem czy Państwo widzą, jest bardzo czysto. Gdzieś co prawda zdarzą się jakieś puszeczki, ale ogólnie papierów naprawdę jak na region turystyczny. Nie wiem kto to sprząta, nie wiem kto dba o czystość, ale ogólnie jest bardzo, bardzo czysto. I tutaj kolejny mamy znak też ostrzegający, że z lewej strony drogi na prawą mogą przechodzić zwierzęta. No i idziemy dalej w kierunku Playa del Carmen.